23 czerwca wspominamy błogosławioną Marię Rafaelę, dziewicę. Maria Rafaela przyszła na świat 7 czerwca 1861 roku w miasteczku Fenza w północno-wschodnich Włoszech. Jej ojciec Jakub był robotnikiem rolnym, a matka Róża trudniła się tkactwem. Sentina, takie było jej imię, pomagała matce już jako mała dziewczynka. Matka uczyła ją nie tylko zawodu, ale także samodzielności w życiu. Od dzieciństwa wiedziała, że jest powołana do wyłącznej służby Bogu, że jej serce należy do Boga. Gdy miała 21 lat, zmarł jej ojciec. Jej 3 braci zmarło w dzieciństwie, a 2 bracia zostali salezjanami. Czuła się więc obowiązana do pomocy matce, a równocześnie wzrastało w niej pragnienie wyłącznej służby Panu Bogu. W dniu 28 urodzin, gdy już nie mogła dłużej czekać z realizacją powołania, zwierzyła się księdzu proboszczowi, a ten nieoczekiwanie obiecał, że zaopiekuje się jej starszą mamą, tak jak swoją własną. 4 listopada 1889 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Szpitalnych Miłosierdzia w Rzymie. Zawiózł ją tam wspomniany ksiądz proboszcz. Była przekonana, że to jest jej miejsce w życiu. Potwierdziła to również przełożona w zgromadzeniu. Od początku formacji jako nowicjuszka bardzo gorliwie, z radością posługiwała chorym. 8 grudnia 1890 roku złożyła pierwsze śluby zakonne i otrzymała imię Rafaela. Cieszyła się z tego imienia i odkrywała w nim wezwanie, by tak jak jej patron pomagać chorym. Siostry szpitalne oprócz 3 ślubów, ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, składają 4 ślub, zobowiązujący je do pomocy chorym. Zauważono, że o chorych troszczy się z macierzyńską troskliwością, ciepłem i serdecznością. Nauczyła się tego już w domu rodzinnym. W ramach formacji uczyła się pielęgniarstwa i farmacji. W roku 1905 złożyła śluby wieczyste. Chorzy nazywali ją mamą, przyjaciółką, a nawet aniołem. Zawsze była dostępna, zawsze gotowa do pomocy, zawsze miała dobre słowo i uśmiech. Wiele lat była przełożoną i uważała, że to ona powinna służyć siostrom. Pracowała intensywnie, jej dzień zaczynał się bardzo wcześnie, a po południu zastępowała inne siostry, by mogły odpocząć. W chorych widziała Boga i to inspirowało ją do ofiarnej służby. Wiele czasu poświęcała na modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. Początkowo pracowała w szpitalu świętego Jana w Rzymie. Potem została przeniesiona do szpitala świętego Benedykta w Alatri. Tam pracowała w aptece. Potem skierowano ją do pracy w aptece w szpitalu we Frosinone. Po 20 latach, w czasie II wojny światowej, znów wróciła do Alatri. Warunki pracy były trudne, brakowało personelu medycznego. Pracowała w szpitalnej aptece bardzo ofiarnie, mimo że sama była już stara i chora. Pomagała rannym żołnierzom. Gdy rozeszły się pogłoski, że po przegranej bitwie pod Monte Cassino Niemcy, wycofując się, chcą zbombardować miasto i wysadzić szpital, tak by gruzy opóźniły pościg wojsk sojuszniczych, razem z księdzem biskupem Eduardo Facinim udała się do kwatery głównej generała Alberta Kesserlinga i prosiła, by nie bombardowano miasta i szpitala. Jej prośba została wysłuchana. Miasto i szpital ocalało. Powszechnie uważano to za cud. Odtąd nazywana była nie tylko aniołem chorych, ale i miasta. Mimo że była chora, do końca życia pracowała w szpitalnej aptece. Zmarła w opinii świętości 23 czerwca 1945 roku, w wieku 84 lat. W dniu beatyfikacji 12 maja 1996 roku święty Jan Paweł II powiedział o niej: miłość do Boga inspirowała ją do służby na rzecz biednych i cierpiących. Swoje oddanie Bogu realizowała w cichej służbie chorym. Zawsze była gotowa do poświęcenia, zawsze dyspozycyjna w realizacji codziennych zadań, zarówno wobec tych, którzy przychodzili do niej po poradę i pocieszenie, jak i w sprawach administracyjnych. W naszych czasach
nierzadko naznaczonych obojętnością i pokusą zamknięcia się przed potrzebami innych, ta pokorna zakonnica jest pięknym przykładem kobiecości w pełni realizowanej poprzez bezinteresowny dar z siebie. Głosi i świadczy o ewangelicznej nadziei, ukazując tym, którzy cierpią w ciele i w duchu, oblicze Ojca Miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Marii Rafaeli Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.